Cześć. Witam was na kanale Ciekawostki i inne dziwy. Dzisiaj mam dla was coś mega ciekawego, o czym jestem przekonany, że niezbyt wiele osób słyszało. Pokażę wam cztery ciekawe fotki z jednej ze starożytnych egipskich świątyń. Być może pamiętacie jeden z moich odcinków dotyczący schodów w egipskiej świątyni, które wyglądają, powiedzmy, że no, na stopione. Dziś mowa będzie właśnie o tym samym miejscu, a to, co chcę wam pokazać, jest chyba jeszcze bardziej zagadkowe, no bo pod świątynią może znajdować się jeszcze starsza egipska świątynia, a tak to przynajmniej przedstawiają Egipcjanie, którzy oprowadzają po tamtym miejscu. Dlatego, jeżeli jesteś ciekawy starożytności i starożytnych budowli ogólnie cywilizacji, no to wydaje mi się, że to jest temat właśnie dla Ciebie. Mało którzy turyści przybywający do Egiptu mają co prawda przyjemność odwiedzenia tej świątyni, no a tym bardziej ci, którzy przyjeżdżają tam w wycieczkach organizowanych grupowo przez biura turystyczne. Jest to spowodowane tym, że Dendera znajduje się poza tradycyjnym szlakiem podróży. Kompleks ten no, mieści się na prawym brzegu Nilu w prowincji Kena. Samo miasto Dendera miało już istnieć nawet w okresie tzw. Starego Państwa. No ale egiptolodzy twierdzą, że same zabytki, które przetrwały do naszych czasów, wzniesiono znacznie później, no bo w okresie ptolemejsko-rzymskim, czyli w tak zwanym Nowym Państwie. Najsłynniejszym zabytkiem jest tutaj świątynia Hator, która była egipską boginią miłości, muzyki, a także wielką matką i panią nieba. Samo miejsce kultu miało tutaj zostać wzniesione podczas panowania 30. dynastii, a jeszcze inne budowle później, no bo w czasach, gdy Egipt został podbity przez Rzym. Na suficie jednej z kapli tego kompleksu znajduje się tzw. Zodiak z Dendery. Składa się on z 12 znaków zodiaku i jest on symbolicznym przedstawieniem nieba. Widoczne tam są gwiazdozbiory, planety i gwiazdy. Ten niesamowity kompleks znany jest również z wielkich ozdobnych kolumn podtrzymujących dach świątyni no oraz myślę, że ze znanych wszystkim pasjonatom historii starożytnym hieroglifom i petroglifom, które teraz widzicie. Jest to ukrywane, można powiedzieć, że no pod samym nosem, w miejscu, gdzie mało kto pomyślałby o zaglądnięciu. Tutaj widzicie świątynię hator, Całą budowlę pokrywają hieroglify, no i znajdują się one chyba na każdym centymetrze ścian, sufitów i kolumn w tym obiekcie. Tutaj dodam, że kolumny, które widzicie, znajdują się w pomieszczeniu pomiędzy dwiema salami i jest ich tam 24, a każda z nich ma 15 metrów wysokości. Poza tymi 24 kolumnami, o których już wspomniałem, jest tam jeszcze ich wiele, które znajdują się na zewnątrz budowli. Bogini Hator, dla której wzniesiono tę budowlę, nosiła również różne przydomki takie jak oko Horusa, Złota Bogini czy Bogini Niebios. No ale było jeszcze kilka innych takich przydomków, jak np. Pani Czerwonej Góry i Turkosowa Pani. Grecy identyfikowali ją z Afrodytą, a Rzymianie z Wenus. Według egiptologów, w omawianej dzisiaj świątyni mieściła się wyrocznia, w której wróżono ze snów. Z tego oto miejsca jej kult miał się ponoć rozprzestrzenić na cały Egipt. Spójrzcie teraz na twarz Hator, która wygląda całkiem inaczej niż twarze wszystkich innych kobiet, których wizerunki przedstawiali starożytni Egipcjanie. Inny jest nawet kształt twarzy, który jest bardziej trójkątny. Nie wiadomo kto i kiedy, no ale po rezultatach widzimy, że ktoś zniszczył wszystkie wizerunki właśnie tej bogini. Cała ta kamienna świątynia wypełniona jest symbolami, na no to co teraz widzicie przedstawia obieg księżyca wokół Ziemi, który trwa 28 dni. Jest to tak zwany miesiąc księżycowy. W omawianej dzisiaj świątyni przedstawionych jest 14 bogów, którzy znajdują się na 14 schodach, co może właśnie reprezentować cykl księżycowy. Innym nawiązaniem do kosmicznych cyklów jest wspomniana wcześniej płaskorzeźba nazywana Zodiakiem z Dendery, który prawdopodobnie Egipcjanie przygarnęli od Sumerów tysiące lat wcześniej, no i zaczęli używać dla własnych potrzeb. Jest tam jeszcze wiele ciekawych hieroglifów, ale to nie o nich dzisiaj będzie mowa. A to, co do tej pory Wam pokazałem, miało na celu przedstawić szerszy kontekst i znaczenie tego świętego dla Egipcjan miejsca. Te wszystkie informacje, które przedstawione są na ścianach tej świątyni, to jest niesamowita wiedza, której zdobycie musiało trwać przecież wieki. No albo jest jeszcze inna opcja, że oni po prostu tę wiedzę od kogoś otrzymali lub zdobyli. Zdjęcia, które za chwilę zobaczycie, pochodzą z kanału na YouTube o nazwie Bright Insight, a twórca tego kanału otrzymał je jeszcze od innej osoby, która podróżowała przez Egipt w małej grupce osób. No i wynajęli oni obeznanego i doświadczonego egipskiego przewodnika, który miał dobre kontakty z wieloma strażnikami, no i wyżej postawionymi ludźmi w Egipcie. Oczywiście, w zamian za gotówkę i to sporą, ta mała grupka osób miała możliwość dostać się do miejsc, które są niedostępne dla turystów. Pokazano im również coś, na co ludzie zwykle mogą nie zwrócić uwagi, no a poza tym odsunięte to było tylko przez bardzo krótki czas. Spójrzcie tutaj, z podłogi usunięto jeden spory, bardzo ciężki blok kamienia, który tworzył posadzkę. W miejscu tym można zauważyć wierzchołek pogrzebanej kolumny, a raczej wielu kolumn, no bo jak widać jest ich tam znacznie więcej i wszystkie one znajdują się pod świątynią Hator. No niestety tutaj muszę przyznać, że nie mamy pojęcia ile ich tam jest. Aby jako tako zasygnalizować, gdzie są właśnie te kolumny w tej świątyni, no to oznaczone są tutaj czerwoną strzałką. Przewodnik, który oprowadzał turystów po tej świątyni i pokazał im te zakopane właśnie pod ziemią kolumny, zasugerował o możliwości istnienia drugiej świątyni właśnie pod tą, którą znamy. No, ale jest zawsze też taka opcja, że on po prostu, no, mówi to co turyści chcą usłyszeć. No, a że naprawdę zapłacili oni dużo pieniędzy jak na zobaczenie kilku starożytnych miejsc, no to warto było im powiedzieć coś zaskakującego i szokującego. Być może w głowach wielu z Was, tak samo jak i w mojej, pojawiła się myśl o tym, że kolumny, które tutaj widzimy, to nie jest tak naprawdę pozostałość po jakiejś starożytnej świątyni, która została zasypana, a bardziej fundamenty, które miały zapewnić stabilność znanej nam świątyni Hator. Spójrzcie teraz na ten unikalny kształt tych kolumn i porównajcie je z tymi pogrzebanymi. Kształt nie jest identyczny, samo skojarzenie może też nie jest idealne, no ale kto wie. Sam nie wiem co do końca o tym myśleć, dlatego z przyjemnością poczytam Wasze uwagi i pomysły w komentarzach. Jeżeli miały to być tylko fundamenty, no to po co wkładać tyle pracy i robić takie fikuśne kształty kolumn? No jest też opcja, że jako fundamenty wykorzystali oni filary z jakiejś innej starszej budowli. Nawiamy no przecież, że Egipcjanie lubili tak właśnie iść na łatwiznę i nie szanowali starożytnych budowli. Niestety nie wiemy nic na temat długości tych kolumn, które są tam zakopane, ani tego ile ich tam jest. Nie można też wykluczyć tego, że są one pocięte na mniejsze kawałki i mają bliżej np. metra długości, a nie kilkunastu. Czy faktycznie może tam być jeszcze starsza świątynia, na której tysiące lat później wzniesiono kolejną, czyli tą znaną nam świątynię Hator? No, z drugiej strony, widoczne na tych słodkach kolumny znajdują się tak blisko siebie, no, że nie da się między nimi przejść. Więc no, czy pomysł drugą świątynią pod spodem jest faktycznie ogólnie zasadny? Co o tym sądzicie? Osoba, która wykonała te zdjęcia, usłyszała od przewodnika, no, że niedługo zakryją z powrotem te zakopane kolumny, no a ewentualne prace archeologiczne przeprowadzą tam w przyszłości, no gdy można będzie tego dokonać w taki sposób, żeby nikt nie mógł tam tego podglądnąć. Zakładając, że te słowa są prawdziwe, no to możemy się spodziewać, że jeżeli w przyszłości usłyszymy o zamknięciu świątyni Hathor dla turystów z jakiegokolwiek powodu, chociażby w celu wykonania jakichś wyimaginowanych prac konserwatorskich, no to właśnie w tym czasie mogą chcieć sprawdzić, co się znajduje pod tą świątynią Hathor. Zdjęcia te wykonano w 2019 roku, więc od tamtego momentu minęło już troszeczkę czasu, no i zastanawiam się, czy coś w tym okresie już tam ruszono, no ale niestety nie znalazłem żadnych nowszych wieści. Wygląda na to, że władze egipskie, a bardziej egiptolodzy, tak jak zdążyli nas już przyzwyczaić do takich działań, no oczywiście zakładają, że faktycznie coś tam ciekawego pod spodem jest, no to będą chcieli zataić niesamowicie ciekawe informacje i odkrycia. Nawet jeżeli to odkrycie miałby być po prostu fundamentami, no to po co to ukrywać? Osobiście nie słyszałem jeszcze o innych budowlach w Egipcie, które wzniesiono by na fundamentach z takich filarów, nawet i w Aleksandrii, która jest dosyć niestabilnie sejsmicznie. No ale nie można wykluczyć, że w tym miejscu właśnie miało takie coś miejsce. Jest jeszcze kwestia wspomnianego przewodnika, no dlaczego opowiadałby takie rzeczy o świątyni pod spodem, no i chęci odkopania jej w przyszłości. Tutaj odpowiedź może być prosta, o czym już mówiłem wcześniej. Mógł chcieć po prostu dać turystom takie informacje, jakie chcieli usłyszeć. Dzięki temu z pewnością byli zadowoleni, mimo wydania sporych pieniędzy na obejrzenie właśnie tych ukrytych rzeczy. Jednak czy tak było faktycznie, no to tego naprawdę nie wiem. No i wydaje mi się, że najlepiej będzie, jeżeli każdy sam sobie to oceni. Tak naprawdę te kilka zdjęć, które wam pokazałem, to jest tylko malutki skrawek tego, co znajduje się pod tą świątynią. No i ciężko stwierdzić, co znajduje się właśnie obok tych filarów, które widzimy na tych fotkach. Czy one są naprawdę tak pod całą powierzchnią świątyni, tak gęsto usiane jak tutaj, gdzie widzieliśmy na tych zdjęciach? No tego nie wiemy, a to jest naprawdę kluczowe. Jeżeli tak by to tam wyglądało faktycznie, no to wydaje mi się, że zasypanie właśnie takiej ilości kolumn piaskiem i ziemią mogłoby działać jak zbrojony beton zapewniający stabilność. Być może kolumny te mają, tak jak już mówiłem, zaledwie metr długości, a może jednak są tak ogromne jak te kolumny, które są widoczne na wierzchu świątyni, w sensie wewnątrz świątyni Hathor. Niestety, tak jak zwykle bywa z egiptologią, jest więcej niewiadomych niż wiadomych. No dobra, w tym odcinku to już wszystko, co dla Was przygotowałem. I uznasz, że być może temat ten zaciekawi również Twoich znajomych, no to będzie mi miło, jeżeli udostępnisz mój filmik i podasz go dalej. Dzięki temu algorytm YouTube zauważy większe zainteresowanie właśnie moim filmikiem, no i być może pokaże go jeszcze większemu gronu osób. Na koniec tak jak zazwyczaj dziękuję za Wasze miłe komentarze i lajki, które mają pozytywny właśnie wpływ na działanie tego słynnego algorytmu YouTube'a. Mam kilka pomysłów na odcinek, który pojawi się za tydzień, ale jeszcze nie wiem, na co się decyduję konkretnie. Najprawdopodobniej mowa będzie o etruskach i Słowianach lub o innym temacie, który dotyczy pól morficznych, a więc tego, czy nasza przyroda, natura ma okrytą pamięć i sposób komunikacji, którego zarówno my, jak i zwierzęta korzystamy. No dobra, czasu już się pożegnać. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wysłuchanie, i do usłyszenia w kolejnym odcinku.